Cześć, siema. Pewnie wiecie ludzie, że jest wojna na Ukrainie. Wojna na Ukrainie to jest coś okropnego, okropnego. Pewnie każdy już o tym wie. Dlatego chciałbym wam jeszcze coś powiedzieć na temat tej wojny na Ukrainie. Polska jest aktualnie bardzo bezpieczna, a więc niczego się nie ma bać. Niczego się nie musi bać, bo należymy do NATO, czyli do takiego północnoatlantyckiego, no tak, takiego, no taki, należymy do takiej organizacji NATO po prostu. Żołnierze amerykańscy są u nas w Polsce bardzo dużo i jeszcze prezydent Joe Biden ich wyśle jeszcze więcej. Z tego się naprawdę bardzo trzeba cieszyć, bo naprawdę to, że prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła tyle tych żołnierzy na Polskę, mamy bezpieczeństwo. Żołnierze z NATO to są najlepsze jednostki na świecie, amerykańskie, które naprawdę są bardzo dobre, więc niczego się nie ma bać z tej wojny. Z tej wojny nic nie będzie. Może Władimir Putin taki związek nagrał, po prostu chce tą wojnę, może dlatego, że tereny, to były kiedyś jego tereny, ukraińskie, białoruskie, chyba Szwecja i Finlandia też, nie wiem. Nie wiem, ale to były takie właśnie jego tereny. Litwa, Łotwa, Estonia. To są te kraje właśnie graniczące z Rosją. A Litwa, na przykład prezydent Łukaszenko, białoruski, popiera Władimira Putina. Nie wiem z jakiej strony, ale no cóż tutaj powiedzieć. To nie wiem czemu. Na Ukrainie trwa dalej wojna. Ukraina to był zawsze kraj taki konfliktowy z Rosją. Zawsze Rosja miała jakiś tam konflikt do Ukrainy. No i to było po prostu powodem do tego, że zawsze były jakieś zamieszki. Jak nie były zamieszki na Ukrainie, to teraz jest wojna, wojna. Do III wojny światowej dojdzie, kiedy Putin zaatakuje Polskę lub kraje należące do NATO. NATO to jest organizacja, będzie link w opisie, co to jest w ogóle NATO. I powiem wam szczerze, że NATO to jest największe amerykańskie wojska, najlepsze jednostki, a Władimir Putin się ich boi. I to jest właśnie ten główny cel, bo on się właśnie ich boi. Przez ten czas, że tak mówię, tutaj sobie tak siedzę i opowiadam wam o tym, co tutaj się dzieje w ogóle na Ukrainie i że nie dojdzie do wojny z Polską. Mogłoby być dojść do wojny światowej, ale mamy pełne bezpieczeństwo, chociaż może i nie do końca, ponieważ to bezpieczeństwo jest ograniczone do jakiegoś momentu. Wiecie czemu? Słuchajcie, widzowie. To jest ograniczone do momentu, bo jeżeli Stany Zjednoczone jeżeli Rosja wkroczy na Polskę, od NATO od razu reaguje i będzie strzelanina z USA, a Polska też. Inne kraje też nie będą popierały i się włączą do tej wojny, a Putin będzie ich też atakować i powstanie wojna światowa. Gorzej jak Chiny, wkroczą, to jeszcze będą dwie kraje z bombą nuklearną. A Stany Zjednoczone są pod względem takim wojskowym najlepsze. Najlepsze militaria mają. I ja wam powiem, że co jeszcze ciekawego, jeżeli chcecie to oglądać, to powiem wam tak. Pierwszy kraj pod względem militarii najlepszy to USA. Drugie to Chiny. Trzecie Indie, co ciekawe. Czwarty to jest tam chyba Rosja, tak, to jest Rosja. I to są najlepsze kraje, ale bombę nuklearną posiada tylko USA, Chiny i Rosja. To są kraje, które posiadają bombę nuklearną. Chociaż, kto wie, może ktoś ma też jeszcze bombę nuklearną, ale jeszcze nie zdradzili nam.
Bardzo się cieszę z tego powodu, że należymy do NATO, do Organizacji Północnoatlantyckiego. No i to jest po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że należymy do tego NATO. My pomogliśmy Amerykanom kiedyś w wojnie z Irakiem, kiedy ten Irak. Irak ten wybombardował wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. To był wielki katastrofa, było to o tym głośno, ale Polacy pomagali w wojnie z Irakiem i dlatego może też należymy do NATO. Ale coś jeszcze ciekawego. Stany Zjednoczone wygrały każdą wojnę, jaką po prostu mieli. Wygrali wojnę z Japonią, kiedy nagle znienacka zaatakowała Japonia na Amerykanów, nie? Jeszcze za chwilę wam powiem coś. Amerykanie wygrali wojnę z Irakiem, wygrali wojnę z Japonią i ta wojna, jak była światowa, to też wygrywali. I to było na luzie, bo ogólnie Stany Zjednoczone były, nie są krajem, który napada. Tak samo jak Polska, Ukraina. Wiele krajów są miłe, pogodne, ale no niektóre się kraje znajdują, które same atakują bez powodu, a niektórzy się po prostu bronią w ten sposób, odpowiadając na to. No więc słuchajcie, no jest tutaj co opowiadać, to jest naprawdę wielkie to jest. No USA to jest naprawdę najlepsze militaria są. To jest po prostu niesamowite, a co do Chin, to Chiny, w ogóle ten, Korea jest dobra, Japonia, to są takie kraje właśnie azjatyckie. Ten, Rosja należy większą częścią do Azji, ale i należy do Europy. Do Unii Europejskiej należy, za chwilę wam powiem kto. Powiem wam, że tutaj znalazłem te kraje, które należą do Unii Europejskiej. No i co ciekawe, Rosja nie należy. No to w sumie jest pewne. No i tak. Irlandia należy. Wielka Brytania też. Portugalia też. Hiszpania też. Francja też. Belgia oczywiście. Włochy też. Malta też. Słowenia też. Chorwacja też. Rumunia też. Bułgaria też. Grecja też. Cypr też. Austria też. Węgry też, Słowacja też, Czechy też, Luksemburg też, Niemcy też, Holandia i Dania także, Szwecja, Finlandia też, Estonia, Łotwa też, Litwa, Polska też. To są te kraje, które należą do Unii Europejskiej, tak to można powiedzieć. Ja teraz wam przeczytam, które kraje nie należą. Islandia, Norwegia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina. Ukraina też nie należy do Unii Europejskiej. Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania i jest jeszcze taki kropka, ale nie wiem jak to się czyta. No i Turcja. Te kraje nie. Szwajcaria też. O, Islandia, no. Te kraje nie należą do Unii Europejskiej. Powiem wam, gdzie już dotarły te wojska rosyjskie na Ukrainie. Do Kijów. Bombardowali Kijów bardzo mocno, bo serce stolicy głównie uderzają. Iwono Franfisk, jest jakiś jeszcze tutaj Charków, no i tak będę, Lwów, dotarli do tego, a Lwów jest blisko granicy, tak samo jak Iwono Franfisk. Nie, do tego dotarli, no, tak nie będę szczegółowo jeszcze mówić, bo nie znam więcej takich miast na Ukrainie.